Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden chce zmiany polityki swojego kraju wobec Chin. Do tej pory nie podjął rozmów z Xi Jinpingiem. Dodaje jednak, że zamiast konfliktem relacje obu państw mogą skończyć się, i tu cytat, skrajnie ostrą rywalizacją. Joe Biden jeszcze jako wiceprezydent podkreślał w rozmowach z przywódcą Chin, że relacja pomiędzy USA a jego krajem nie musi być skazana na konflikt. Zawsze mu mówiłem, że nie musi być między nami konfliktu, ale będzie skrajnie ostra rywalizacja i nie będę robił tego w sposób, który on zna. Nie robię tego w sposób, w którym robił to Trump. Będziemy skupiać się na międzynarodowych zasadach. Od momentu, kiedy Biden jest prezydentem USA, nie odbył jeszcze rozmowy telefonicznej z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Prezydent USA podczas pierwszego wywiadu telewizyjnego był również pytany o stosunki z Iranem. Polityk dał jasno do zrozumienia, że amerykańskie sankcje nałożone na Teheran nie zostaną zniesione, dopóki kraj nie zaprzestanie wzbogacania uranu.